Polskie Centrum Programów Ewangelicznych zaprasza Was do obejrzenia filmu pod tytułem Drugie Przykazanie. Film ten jest próbą zwrócenia Waszej uwagi na nadużycia religijne. Wielu z nas ślepo wierzy w przekazywane informacje naszych kościołów. Lecz nigdy nie przyszło nam nawet na myśl, aby sprawdzić tą naukę, czy jest ona zgodna z przykazaniami Bożymi, a także i Pismem Świętym, które to jest fundamentem i wytyczną miarą naszej chrześcijańskiej wiary. Film, który za chwilę obejrzycie, jest próbą konfrontacji i zdemaskowania nadużyć religijnych wobec nieświadomego człowieka. Dla udowodnienia naszej prawdomówności spójrzmy do Pisma Świętego, które jest legalnie zatwierdzone przez Kościół, a więc otwieramy. Księga Wyjścia, rozdział 20. Czytamy. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. A teraz zwróćmy nasz wzrok do katechizmu. Nie widać tu naszego przykazania z Pisma Świętego. Natomiast znajdujemy. Nie nadużywaj imienia Pana Boga. Dziwne, gdyż według Pisma Świętego jest to przykazanie nie drugie, ale trzecie. W takim razie, co się wydarzyło? Otóż Kościół usunął to przykazanie z nauki katechizmu w roku 787 na Soborze Nicejskim. Od tego czasu chrześcijanie są nauczani właściwie 9 przykazań, a nie 10. Zachodzi pytanie, co się stało, że uczą nas 10 przykazań? No cóż, rozdzielono 10 na połowę, czyli na 2 części i w ten sposób zachowano liczbę 10. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać. Gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Człowiek od początku swego istnienia próbuje stworzyć sobie jakieś odnośniki, które będą kierować jego trudną naturę ludzką do jedynego i prawdziwego Boga. Stąd też od początku ludzkości ludzie zaczęli wytwarzać różne martwe rzeczy w tym szlachetnym znaczeniu, że będą im przypominać o wszechobecności Boga, ale często wskutek wielu powodów te przedmioty stały się celem kultu, a nie Pan Bóg. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na cherubie pośród ognia. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I abyś
gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan, Twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Duch pierwszego przekazania nam nakazuje, powinny nas kierować do Boga jedynego i prawdziwego, stały się przedmiotem samym sobie. Ludzie oddają przesadną część samym przedmiotom kultu, czy obrazom, czy figurkom. Nierokrotnie, jak obserwacja pokazuje, ludziom te przedmioty w ogóle przesłaniają Pana Boga. I to jest nie w porządku, moim zdaniem. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu, a cały lud odezwie się i powie: Amen. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardzi Tobą. Ksiądz, reasumując to wszystko, ksiądz nie jest zwolennikiem, żeby ludzie modlili się do figurek, żeby ludzie czcili obrazy, tylko ksiądz odprowadza myśl każdego do jedynego Boga, który jest w duchu. Ksiądz się pyta, jakim jesteś zwolennikiem. Ja jestem zwolennikiem czczenia Boga w sposób prawdziwy, w duchu i w prawdzie, ale faktem jest, że my jako natura duchowo, cielesna, jako skończone stworzenie, szukamy jakichś analogów, szukamy jakichś kierunków wskazujących do Boga. I jak długo jakiś przedmiot czy rzecz przypomina nam o wszechobecności Bożej i zachęca nas do czczenia Boga, to jest w porządku. Natomiast uważam, że nie będzie, że niewłaściwym będzie, jeżeli jakikolwiek przedmiot, czy rzecz, czy ceremonia staje się celem w sobie. Dlaczego mają mówić narody? Gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie. Czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota. Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą. Ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Kiedy zaczyna się człowiek oddalać od tego przykazania, że czci figurę, a kiedy jeszcze jest w trakcie tego, że nie przekroczył? My mówimy o sprawach duchowych, a naturą sprawy rzeczy duchowych to są niewidzialne. I my nie widzimy, kiedy ten proces odchodzenia się od właściwego, właściwej chwały Boga w kierunku niewłaściwego bałwochwalstwa następuje. My tylko widzimy pewne zjawiska, pewne zewnętrzne zjawiska, które ewentualnie po głębszym przebadaniu mogą wskazać na to, że kult się stał kultem samym w sobie, a nie ma odnośnika do jedynego Boga prawdziwego. Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach. Ci,
którzy mówią do posągów lanych. Wy jesteście naszymi bogami. Słuchajcie, wy głusi, a wy ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Sytuacja jest bardzo złożona. Często te zwyczaje i obyczaje są natury pogańskiej, są pomieszane między wartościami chrześcijańskimi i pogańskimi. Kościół w historii włożył wiele wysiłku, ażeby istniejące obyczaje pogańskie przekształcić w chrześcijańskie, co nie bardzo się udawało, bo ludzie byli wierni swoim wartościom, swoim tradycjom i obyczajom. Często to było tylko nadanie chrześcijańskiego znaczenia już istniejącym obyczajom. Zbierzcie się i przyjdźcie. Przystąpcie razem wy, ocaleni z narodów. Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do Boga, który nie może wybawić. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę. Niech także wspólnie się naradzają. Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień. Kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla Królowej Niebios. Cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Czy mnie tym obrażają? Mówi Pan. Czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne. Płonąć będzie i nie zagaśnie. Nie zawsze Kościołowi się udaje wyeliminować zupełnie i ostatecznie te obyczaje. One przenikają do Kościoła, one są kultywowane w Kościele, stąd też przez wieki ludzie uprawiali różne procesje, czci obrazów, patronów świętych i tak dalej. Jak się do tego ustosunkować wobec pierwszego i drugiego przykazania Bożego? To samo, co mówiłem poprzednio. My musimy być wierni Panu Bogu i mamy stale starać się o to, ażeby Bogu oddawać chwałę w duchu i w prawdzie. Słuchajcie słowa tego, które Pan mówi do was, domu Izraela. Tak mówi Pan. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody ich się lękają. Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.
Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. 10 lat temu, a może było to 11 nawet, kiedy usłyszałam słowo Biblia, 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 biegłam przez obóz i otrzymałam właśnie tę Biblię od misjonarzy. Była to księga, którą zawsze chciałam posiadać i zawsze chciałam ją mieć, zawsze chciałam ją czytać, ale nigdy nie miałam możliwości takiej. I kiedy otrzymałam tę księgę, kiedy miałam ją w ręce, kartkowałam ją, czytałam ją od przodu, od środka, od końca i wszystko było interesujące, ale w pewnym momencie trafiłam na pewne słowa, które bardzo, bardzo mnie uderzyły. Uderzyły mnie w sposób przedziwny, ponieważ znałam 10 przykazań, które zawsze powtarzałam, uczyłam się ich, zawsze powtarzałam w modlitwie, a tutaj znalazłam je jakby innymi. I kiedy przeczytałam, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią, doznałam szoku. Szoku takiego, że po prostu nie mogłam zrozumieć, dlaczego do tej pory byłam w taki sposób oszukiwana, że nie powinnam się kłaniać, nie powinnam oddawać czci, nie powinnam oddawać żadnym rzeczom, które uczynił człowiek, nie powinnam oddawać im czci. I to było dla mnie szalonym wrażeniem, które ma do tej pory piętno, które wywarło na mnie w tym czasie, ma do tej pory swój wydźwięk. Zawsze pragnąłem służyć Bogu i bardzo pragnąłem po prostu oddać Mu chwałę. Dlatego byłem też ministrantem. Myślałem, że bardzo znam Boga i że wszystkie Jego przykazania są mi znane. Aż pewnego dnia spotkałem człowieka na swojej drodze, z którym rozmawialiśmy na tematy religijne. I po rozmowie z nim powiedziałem mu, że rozmyślałem nad 10 przykazaniami i powiedziałem mu, że nic bym z tego nie ujął, a nic bym do tego nie dodał. A ten człowiek powiedział mi, że on by dodał jedną rzecz do tych 10 przykazań. Mnie to bardzo zastanowiło, a zarazem zezłościło. Bardzo byłem tym rozgniewany i powiedział mi, żebym przeczytał w Piśmie Świętym, w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, jakie jest naprawdę 10 przykazań. I przeczytałem takie oto słowa. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Te słowa bardzo mnie zaszokowały i nie mogłem po prostu zrozumieć, jak to jest, dlaczego ja o tym nie wiedziałem. I od tej pory zacząłem bardziej systematycznie czytać Pismo Święte i bardzo miałem dużo pytań. I znalazłem odpowiedź tylko w tej księdze, która jest źródłem naszej wiary, źródłem, z którego chrześcijaństwo powinno czerpać swoją wiarę, prawdziwą wiarę. I teraz wiem, że Bóg naprawdę chce, abyśmy 100% byli Jemu oddani i 100% byli Jemu posłuszni, Jego Słowu, które nam dał. Doszliśmy do końca naszego filmu. Obejrzeliśmy prawdziwy obraz człowieka ignorującego Boże przykazanie w imieniu swojej religii. Jednak pomimo wszystko Bóg nie pozostawił nas w sytuacji bez wyjścia. Doszliśmy do końca naszego filmu. Obejrzeliśmy prawdziwy obraz człowieka ignorującego Boże przykazanie w imieniu swojej religii. Jednak pomimo wszystko Bóg nie pozostawił nas w sytuacji bez wyjścia.
wielkiej miłości do nas grzeszników przygotował swój plan zbawienia, uratowania każdego, kto tylko szuka prawdy. Bóg chce zbawić każdego, niezależnie od tego, jakby nie był wielki grzech. Pragnie On naszego wyzwolenia z anarchii, grzechu i rebelii. Prawdziwym problemem nie jest, do jakiego kościoła chodzimy, ale czy z całego serca chcemy przyjąć Słowo Boże jako niepodważalną prawdę i żyć według tych przykazań? Posłuchajcie mnie uważnie. Tu nie ma wymówki, że ktoś nas uczy inaczej. Jeżeli nie przyjmujesz Słowa Bożego, to znaczy, że serce nasze jest daleko od Boga. Po prostu zadajmy sobie pytanie, kto jest Panem mego serca? Tego też Pana będę słuchał. Jezus Chrystus z kart Pisma Świętego mówi do nas. Wyraźnie mówi, że z serca człowieka pochodzi wszelkie zło, kłamstwo, niemoralność, zabójstwo i bałwochwalstwo. Tu jest centrum naszego problemu. Bożym lekarstwem nie jest więc to, abyśmy wykonywali więcej religijnych obrzędów, pielgrzymek lub stali się bardziej uprzejmi i miłosierni. My nigdy nie będziemy wystarczająco dobrze, aby się Bogu podobać. Bożym lekarstwem jest to, że On chce dać nam nowe serce, serce, które kompletnie będzie należało do Niego. Dlatego Syn Boży przyszedł w naszym ludzkim ciele, umarł na krzyżu, aby nas ratować od grzechów i właśnie w ten nieskomplikowany sposób zmienił ludzkie złe serce na nowe. Ale tylko tym, którzy przyznają się do winy i zapragną, aby On, Jezus Chrystus, stał się Panem ich całego życia. Tylko tym daję to nowe serce, za darmo, z łaski. On wziął grzechy moje i Twoje na siebie. On za nas został ukarany. On niewinny i święty. Za nas był bity i ukrzyżowany. Dlatego, abym ja i Ty mógł wejść do życia wiecznego. Połóż więc to stare, brudne i grzeszne życie przed Jezusem, a On da Ci nowe i czyste. To jest właśnie ta możliwość narodzenia się na nowo. Wracając jednak do tematu naszego filmu, może powiesz, ale ja nie mogę modlić się do czegoś, czego nie widzę. Obrazy pomagają mi w tym. Proszę Cię, nie przejmuj się. Jeżeli Jezus da Ci nowe serce, On także wskaże, jak modlić się bez użycia obrazów i figur. Jezus daje wyzwolenie tym, którzy idą Jego śladami. On pragnie przyprowadzić nas z powrotem do raju, z którego poprzez grzech zostaliśmy usunięci. Dlatego On dziś mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, a więc słuchaj i przyjm. Przyjm Bożą ofertę zbawienia, jednak jeśli słuchasz, a nie chcesz przyjąć, to wiedz, że na pewno umrzesz. A więc gdzie jest nasz wróg? Sami dla siebie bywamy wrogami, gdyż rozumiemy, że coś jest grzechem, a jednak nie chcemy tego porzucić. Teraz już wiecie, że modlenie się, adorowanie obrazów i przedmiotów kultu jest w Bożych oczach grzechem. Od nas zależy, kogo chcemy słuchać, człowieka czy Boga. Dziękujmy jednak Bogu, że jakby nie był wielki nasz grzech, możemy przyjść z Nim i prosić o przebaczenie. Dziś jest ten właściwy czas powiedzieć Panu Bogu, przepraszam, otrzymać Jego przebaczenie. Jego łaska może uczynić Twoje życie czystym. Ja osobiście uczyniłem to 11 lat temu i Bóg dał mi nowe serce i moc do zwalczania grzechu. Wierzę, że Bóg da i Tobie to samo szczęście i wolność od sztucznej religijności i bałwochwalstwa do życia w duchu i w prawdzie. Wszystko jest w Twoim ręku. Czy jesteś gotowy oddać się cały do dyspozycji Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to pochyl razem ze mną swoją głowę i módl się tak. Drogi Boże, Ojcze, mój Zbawicielu, proszę Cię, wybacz mi moje wszystkie grzechy, a szczególnie to, że żyłem do tej pory według własnej, mojej woli, nie zwracając uwagi na Twoje przykazania. Dziś zobaczyłem moją pychę i mój bunt, a także i to, że wyrzuciłem Ciebie zupełnie ze swego życia, a słuchałem ludzi i ich
przeciwnych Tobie przykazań. Dziękuję Ci, że przysłałeś Jezusa Chrystusa dla mego zbawienia, który zamiast mnie poszedł umrzeć na krzyżu. W tej chwili chcę oddać w Twoje ręce grzechy mego całego życia oraz moje życie i wszystko, co należy do mnie, aby przyjąć Twoje przebaczenie oraz Twoją ofertę uczynienia mnie swoim dzieckiem. Dziękuję, że właśnie w tej chwili dajesz mi nowe serce. Wyznaję teraz, mój Ojcze, przed Tobą, ludźmi, mocami ciemności, że Jezus Chrystus jest moim Panem i od dziś będę postępował według Jego nauki, a nie przykazań i ustaw ludzkich. Dziękuję Ci, Boże. Amen. A teraz przyszedł już czas, że muszę się z Wami rozstać. Jednak pragnąłbym pozostawić Wam moją radę. Jeżeli poważnie podjąłeś decyzję należeć do Jezusa Chrystusa, a modlitwa Twoja nie była tylko religijnym aktem, to proszę Cię, to wszystko, co oglądałeś w naszym filmie, potraktuj poważnie, gdyż użyliśmy w nim czystego Słowa Bożego, bez jakichkolwiek ludzkich spekulacji lub teologii. Jesteś teraz odpowiedzialny przed Bogiem. Proś Boga w modlitwie, abyś umiał żyć tą prawdą, a także głosić ją tym wszystkim, którzy jej szukają. Jeżeli dzisiaj przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swego Pana i modliłeś się razem ze mną, napisz do nas krótki list, a my postaramy się wzbogacić Twoje informacje. Nasz adres: Polish Gospel Broadcasting Center, 3887 East 55 Street, Cleveland, Ohio, 44105, USA. Kochany bracie i siostro, Jezusie Chrystusie, proszę Cię, czytaj Pismo Święte i szukaj kontaktu z Kościołem, który uczy pełnego Słowa Bożego. A ja teraz mogę Wam powiedzieć: do zobaczenia w domu naszego Ojca. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam Wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.